Jeżeli w foteliku Clip-on KIS 2 Plus brakuje pasów dla dziecka, wystarczy odczepić ten odcinek, żeby uzyskać więcej pasa. Zobaczcie, wyciągniemy sobie pasy maksymalnie, zaznaczymy, żeby pokazać Wam różnicę. I teraz to są maksymalna długość pasów, a tutaj jest pewien element, który można ściągnąć, jak we wszystkich prawie fotelikach. Pas ma taką końcówkę, a tutaj jest przelotka, przez którą wystarczy pasy przesunąć. W tej chwili zyskujecie dodatkowo taki odcinek pasa.